Burzliwa dyskusja podczas sesji Rady Gminy Dębica. Najwięcej emocji wzbudziła uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Padały różne propozycje co do stawki, jaką powinien otrzymywać włodarz. Ostatecznie radni zdecydowali, że kwota ta będzie niższa niż poprzednika. Pierwsza taka robocza sesja pokazała chyba, tak mam wrażenie, prawdziwe oblicze większości, która jest, bo pierwsza uchwała, która wzbudziła dość dużą dyskusję odnośnie wynagrodzenia wójta, które zostało obniżone przez, w porównaniu do wójta poprzedniego, przez jego radnych, tak de facto, i znamienne jest, zresztą co padło na sesji, zachęcam do odsłuchania, do obejrzenia nagrania z tej sesji, gdyby wójtem był Jacek Drobot, to ta pensja by nie została obniżona. Ocenę tej sytuacji pozostawiam Państwu. Natomiast dla mnie najważniejszą oceną mojej pracy będzie opinia mieszkańców, opinia wszystkich, dla których zdecydowałem się pracować w gminie Dębica. To pozostawię bez komentarza, natomiast będę powtarzał, zapraszam wszystkich do współpracy, bo wszyscy pracujemy dla mieszkańców, dla gminy Dębica, dla poprawienia naszego po prostu życia w każdym aspekcie, i zarówno tym infrastrukturalnym, społecznym, rozrywkowym, kulturalnym. Także do tego zachęcam wszystkich i będę podtrzymywał to moje stanowisko cały czas. Sprawę skomentowała także radna Małgorzata Kosińska-Pezda oraz Agata Wiater, przewodnicząca Rady Gminy Dębica. Była dyskusja, niemniej jednak wszyscy jesteśmy takiego zdania, że dyskutować należy, każdy ma prawo do wyrażenia swojego zdania, swojej opinii. Natomiast mamy jedno wspólne podsumowanie dzisiejszej sesji, że mimo tej różnicy zdań powinniśmy się nawzajem szanować i pozwalać sobie nawzajem mieć odrębne zdania. Nie da się ukryć, że dzisiejsza sesja dość burzliwie przebiegała. Zarówno wcześniej posiedzenie komisji stałych, jak i sama sesja. No, Państwo sami mogli posłuchać, jakie tutaj było zdanie radnych na temat, no zacznijmy od punktu pierwszego, wynagrodzenia wójta. Jest mi niezmiernie przykro, że ta dyskusja była bardziej, miałaby charakter bardziej emocjonalny niż merytoryczny. Tak jak zaznaczałam, powinniśmy się skupić na merytoryce, nie osobistych animozjach do pana Pieniążka czy do kogokolwiek innego, kto by nastąpił po panu Stanisławie Rokoszu na tym stanowisku. Ustawa o samorządzie gminnym jasno określa nam, jakie są zadania wójta, i tak naprawdę wynagrodzenie dotyczy tych zadań. Nie natomiast oceny, czy wójt jest osobą mniej czy bardziej doświadczoną. My nie mamy takich kompetencji, żeby to tutaj oceniać. Powinniśmy się skupić właśnie na merytoryce. Podczas posiedzenia przedstawiono również sprawozdanie z realizacji w 2023 roku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica oraz informacje o ocenie zasobów pomocy społecznej. Przygotowano także informacje o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego.